Pożar w hotelu przed polską galą. Zawodnik ratował i trafił do szpitala pożar przed galą F38. Zawodnik ratował innych i sam trafił do szpitala. Już jutro w ostrowie wielkopolskim odbędzie się gala F38. Część zawodników i organizatorzy wydarzenia mają za sobą bardzo niespokojną noc. W hotelu wina Royal, w którym nocowali, doszło do dużego pożaru. Jeden z zawodników trafił do szpitala. Gala F38 zaplanowana jest na sobotni wieczór. Większość osób jest już w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie odbędzie się wydarzenie. Pracownicy LUSI, wenikt i zawodnicy czekający na jutrzejszą galę mają za sobą bardzo niespokojną noc. Chwile grozy przed galą F38. Duży pożar w hotelu we wschodniej części obiektu doszło do dużego pożaru. Ogień zauważono około godziny 3:30 w nocy. Na miejsce wysłano łącznie ponad 60 strażaków i 19 wozów. Gaszenie pożaru trwało ponad godzinę. Nagranie z miejsca zdarzenia trafiło do sieci. Na Twitterze umieścił je Jakub Borowicz, rzecznik Fen. Jeden z zawodników trafił do szpitala. Wcześniej pomagał przy ewakuacji. Ewakuowane zostały 34 osoby. W niektórych przypadkach skorzystano z podnośnika koszowego. Do szpitala trafiły dwie osoby, u których stwierdzono objawy podtrucia dymem. To jeden z zawodników i jedna osoba z hotelu. Ich stan jest, mówię to z dużym prawdopodobieństwem, dobry. Oni narażali własne życie, bo ratowali resztę osób, pomagając przy ewakuacji. Później pojechali do szpitala prewencyjnie, by dostać tlen. Przyznał Borowicz w rozmowie z interią.pl. O godzina 3.30 zawył alarm w całym hotelu, część rzeczy wyrzucano przez okno. Ludzie byli ewakuowani w piżamach, bez butów, a było minus 5 stopni. Pożar wydawał się nie do pokonania. Nie chcę powiedzieć, że była duża panika, ale sytuacja była bardzo poważna, dodał. Gala FN38 odbędzie się zgodnie z planem. Być może zmieniona zostanie karta walk. Organizatorzy nie zamierzają zmieniać planów dotyczących gali. Ta ma się rozpocząć w sobotę o godzina 19:00. Nie można jednak wykluczyć, że dojdzie do zmian w karcie walk. Gala się odbędzie. Jeśli któryś z zawodników nie będzie w pełni sił, to nie wystąpi. Będziemy chodzili od pokoju do pokoju i rozmawiali z poszczególnymi osobami, zakończył Borowicz. W sobotę w Ostrowie Wielkopolskim ma dojść m.in. do starcia Michała Andryszaka z Goronimo dos Santosem. Publiczności zaprezentują się też lokalni ulubieńcy jak Kamil Kraska, Jacek Jędraszczyk i Michał Grzesiak. Opracowanie Grzegorz Goliński.